ciekawa sprawa. Valve zaktualizowało politykę Steam dotyczącą sztucznej inteligencji. To słodko-gorzka informacja dla deweloperów. Na Steamie pojawiło się ogólnie, w necie pojawia się teraz sporo, na rynku ogólnie pojawia się sporo gier właśnie z AI. Wiecie, gdzie możecie rozmawiać z NPC-tami, gdzie są jakieś dodatkowe wybory. Widziałem ten jeden horror, grę horror, w której jest, można grać w kooperacji i potwór, przed którym uciekacie, może nie przed którym uciekacie, na który na was poluje, może skopiować głos jednego z graczy. Więc macie komunikację głosową w grze. I przez to gra analizuje głosy graczy i z próbek ich głosu tworzy dialogi, jakby teksty dla tego potwora. Więc idziecie przez jakiś budynek i myślicie, że do was mówi wasz kolega za plecami, ale tak naprawdę to ten potwór, to AI podszywające się pod waszego kolegę czy koleżankę do was mówi. Przerażające, ale bardzo ciekawe. Jakby pomysłów na zastosowanie AI w grach jest mnóstwo i są wszystkie ekscytujące, ale nadal, wiecie, w związku z AI trzeba jakieś zasady wprowadzić, szczególnie jeżeli macie tak ogromną platformę, która sprzedaje te gry jak Steam. Nie chcecie raczej, żeby był rozgarbiarz. Więc zobaczmy, co oni tam wymyślili. Sorki. Łyczek wody? Super woda 3000, życia ci doda. W czerwcu 2023 roku szeroko komentowano przypadki banowania przez Valve produkcji stworzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Od tego czasu korporacja zbadała jednak temat i wprowadziła pewne zmiany w polityce działania Steama, które mają umożliwić wydawanie na platformie większej liczby gier niestroniących od AI. I z opublikowanego komunikatu, Boże, czy ja jestem jakimś kretynem? No, ja chyba jestem. No, jestem kretynem, no okej, to tak, ale czy ja nie umiem czytać? Takie, albo próbuję za szybko czytać i po prostu mi się literki gubią. Przepraszam was wszystkich za to, no, że jest za wcześnie. I don't fucking know. Z opublikowanego komunikatu kurwa mać. Dowiadujemy się, że zmiany obejmują przede wszystkim ankietę wypełnianą przez producentów przy przesyłaniu gier i aplikacji na Steama. Od teraz zawiera ona specjalną rubrykę, gdzie deweloperzy są proszeni o ujawnienie, jaką rolę sztuczna inteligencja odegrała przy tworzeniu ich tytułu. Do wyboru są dwie kategorie. Pierwsza, wygenerowane wcześniej. Pierwsza kategoria dotyczy treści, grafiki, kodu, dźwięków generowanych wstępnie, czyli po prostu jeżeli wykorzystacie sobie AI do stworzenia samej gry. Decydując się na ten wybór, deweloper twierdzi, że gra nie będzie zawierała treści nielegalnych ani naruszających żadnych praw oraz że będzie ona spójna z materiałami marketingowymi. Valve podkreśla, że sprawdzi, czy produkcje spełniają zobowiązania. I druga wersja to są generowane w czasie rzeczywistym. Druga kategoria dotyczy generowanych przez AI w czasie rzeczywistym, podczas gdy gra jest uruchomiona. Oprócz trzymania się zasad wymienionych w pierwszej kategorii, twórcy muszą określić, jakie bariery ochronne zostały nałożone na sztuczną inteligencję, aby zapobiec tworzeniu nielegalnych treści. Okej, no to musi być bardzo trudne, bo nawet twórcy AI mają z tym problem, nawet twórcy programów AI mają z tym problem. Wydaje mi się właśnie, no, też dzieciakom na zajęciach tłumaczę, że im więcej technologii tworzymy, tym mniej prywatności mamy. Jakby im więcej chcemy ułatwień w życiu, tym więcej musimy być w stanie oddać swojej prywatności za to. No bo weźmy chociażby prawa autorskie, tak? Jeżeli chcecie móc sobie z AI wygenerować dosłownie cokolwiek, z kimkolwiek, jakkolwiek, no to musimy pogodzić się z tym, że nic nie jest czyjekolwiek i znowu wszyscy będziemy robić wszystko na chwałę Boga, bo nikt nie będzie mógł robić czegokolwiek dla zysku, bo nic z tego nie zarobi, bo każdy może mieć wszystko. Żeby to było możliwe, wydaje mi się, że musimy być w sytuacji, w której komputery i roboty robią za nas stanowczą większość rzeczy, za które byśmy chcieli komuś płacić. Jeżeli będziemy mieli jedzenie, energię, ciepło, zdrowie zapewnione przez maszyny 24 na dobę, to ludzie rzeczywiście będą mogli skupić się tylko na spełnianiu się. na tworzeniu cudownych rzeczy dla innych ludzi, żeby mogli je wykorzystywać i robić swoje cudowne rzeczy. I to by było cudowne. O Jezu, jak pięknie by było. Taki pełny pokój i wzajemna adoracja po prostu. Dla niektórych może byłoby to obrzydliwe, ale całkiem ciekawe. Nadal możemy się kłócić, ale nie musimy. To jest super. Ale na pewno byłoby to trudne. Co do jeszcze właśnie treści, żeby były bezpieczne. Widziałem tą grę, w której chodzicie po mieście i możecie dosłownie rozmawiać z każdym NPC-tem napotkanym w tej grze. I ten facet biega i krzyczy do tych NPC-tów, że jesteście w grze, jesteś w grze komputerowej. Czy rozumiesz, że jesteś w programie, jesteś grą komputerową, jesteś tylko symulowaną postacią. Takie, czy ty wiesz, że jesteś w symulacji? A ta postać mu odpowiedziała: a skąd wiesz, że to nie ty jesteś w symulacji? What the fuck? No właśnie, skąd mamy to wiedzieć? I teraz po pierwsze, czy to była wcześniej jakby przemyślana odpowiedź zaprogramowana, czy AI samo to wymyśliło? I jeżeli samo to wymyśliło, to błagam, pokażcie mi proces myślowy za tym, bo ja widzę, jak taką odpowiedź rzuca jakiś człowiek po prostu do kogoś. Jeżeli to AI po prostu bierze czyjąś wypowiedź i wrzuca, bo myśli, że tu pasuje, chciałbym powiedzieć, że to nie aż tak dużo, ale to jest dużo, bo my też po prostu znamy, mamy jakiś zasób słów i takie, w tej sytuacji do tego, co ma się wydarzyć, chcę przekazać to, muszę użyć tych słów, więc robię to. I tak samo robi AI. Bardzo cienka granica w tym życiu, ale też właśnie w bezpieczeństwie tych gier. Tak? Możemy dosłownie stworzyć symulację, która wysymuluje nas samych. Valve zapowiada, że wykorzysta doświadczenie do oceny danej produkcji przed jej wydaniem oraz znaczną jego część umieści w karcie gry, aby potencjalni klienci mogli się zapoznać z jego treścią. Super, właśnie, no bo wyobraźcie sobie, że jesteście rodzicem i kupujecie dziecku grę, musicie wiedzieć, tak, co to AI może tam zrobić z tym dzieckiem albo co mu powiedzieć. Wprowadzone dziś zmiany, to jest cytat, przepraszam, od Valve'a. Wprowadzone dziś zmiany są wynikiem poprawy naszego zrozumienia tego obszaru i związanego z nim ryzyka, a także rezultatem rozmów z producentami gier korzystającymi z AI oraz twórcami narzędzi AI. Pozwoli nam to na większe otwarcie się na wydawanie na Steam gier korzystających ze sztucznej inteligencji, informuje Valve. Super. Wyjątek mają stanowić gry dla dorosłych, których zawartość jest generowana przez AI na żywo. Produkcje te w dalszym ciągu nie będą mogły być publikowane na Steam. Holy fuck! Gry porno z AI generowane na bieżąco? Holy fuck! Ale ludzie będą zepsuci. Już ludzie są popsuci mocno. Jak rozmawiałem z Jaśkiem Borkowskim i Bartkiem Toczkiem na podcaście, zapytałem właśnie chłopaków, czy nie sądzicie, żeby być komikiem w tych czasach trzeba mieć trochę nierówno pod sufitem. Jaśek powiedział takie, a kto ma dzisiaj równo pod sufitem? Coś w tym stylu. No, ma rację! Takie, kto ma w tych czasach równo pod sufitem? Każdy ma coś. Każdy troszeczkę, wiecie, nie dojeżdża w którąś stronę. Albo do jakiegoś miasta. Więc no, może być ciekawie. W ogóle też teraz słucham podcastu tej pani. Ona jest badaczem i bada seks, zależności w seksuologii ludzi. Już wam powiem, jak ona ma na imię. Na Instagrama zapraszam, to udostępnię na pewno podcast. Dr. Debra Soch. S-O-H, samo. To jest Joe Rogan Experience, odcinek 2082. Ona już była raz u niego na podcaście, to jest drugi raz. Bardzo ciekawe rzeczy na temat właśnie seks robotów, do tego chciałem dojść. Seks roboty, tego jak jeszcze 5-10 lat temu to były takie dosłownie lalki silikonowe, teraz już mają mowę, mogą reagować na nasze, powiedzmy, komunikaty, mają animowaną buzię. W sensie, wiecie, jak teraz jest wstyd kupić flashlight, tę, wiecie, sztuczną cipkę, to pewnie wstyd będzie facetom kupić taką sztuczną kobietę, z tym, że patrząc na statystyki, jest coraz więcej samotnych mężczyzn. Jest chyba, jak dobrze pamiętam, statystyka 25 do 40%, chyba około 30% milenialsów czy tam Genu Z nie, powyżej 18 roku życia oczywiście, nie uprawiało seksu w ciągu ostatniego roku czy dwóch. W ogóle! I to ktoś by, dużo osób by powiedziało, to normalne. Nie, to nie jest normalne. Takie jakby ludzie między sobą relacji nie wiążą. Jakby, bo jeszcze parę lat temu to było wzrostowe, a teraz jakby upada to. Po pierwsze, faceci są bardziej samotni, po drugie, kobiety sięgają po powiedzmy kilku tylko facetów i później narzekają, że nie mogą sobie utrzymać faceta, bo wszystkich dobrych nie zauważają. To już jakby inny temat jest zupełnie. Ale jakby samo to, że faceci też mają mniejszy popęd i mają mniej testosteronu i tak dalej, nie mogą właśnie konkurować z innymi facetami. Chociaż nie mogą, nie dają rady konkurować z nimi. I jakby kobiety też są na tyle spaczone w dużej części, że powiedzmy faceci są spaczeni w taki sposób, że chcą kobiety, która będzie jakby z bajki, jak właśnie będzie jak ten robot, a kobiety są spaczone pod tym kątem, że mają jakiś absurdalny wizerunek faceta, który jest dla nich powiedzmy wartościowy. Coś takiego. I przez to po prostu jest coraz mniejsza ilość racjonalnych ludzi, którzy dobierają się w pary. I przez to jest coraz więcej samotnych ludzi. Z tym, że kobieta wiadomo jakby nie musi zbytnio o seks, o uwagę zachodzić, tak? Jakby kobiety, szczególnie piękne kobiety, mają uwagę 2-4 na dobę i nie ma z tym problemu. Ale dlatego mają takie duże problemy, jak się starzeją i zaczynają tracić tą uwagę i się okazuje, że wszystko, cała wartość ich osoby opierała się na ich wyglądzie przez 30 lat. To już też inny temat. Co do samotnych facetów, myślę, że ci faceci, którzy po prostu zrezygnują już z ganiania za kobietami, po prostu kupią sobie takiego seks-robota i umrą z nim po prostu, nie rozmnażając się. Rogan w ogóle powiedział, że co jeżeli to jest właśnie plan AI, że nie będzie nas zabijać, po prostu przestaniemy się rozmnażać ze względu na wszystkie opcje dookoła, jakie będziemy mieli. To jest może dla niektórych jeszcze bardziej przerażające niż po prostu otwarta wojna z maszynami. Są już pierwsze efekty, jeżeli wracając do artykułu z tym, co zrobił Steam. Pierwsze efekty zmian są już widoczne. W serwisie Steam DB można podejrzeć premierowe produkcje wykorzystujące modele AI zgłoszone na wyżej wymienionych zasadach. Przykładem jest gra Rockstar Life Simulator. Na jej karcie na Steam widnieje następująca informacja. Użyliśmy usługi AI, aby rozmowy z niektórymi postaciami niezależnymi w naszej grze były przyjemniejsze i bardziej spersonalizowane. Rozmowy z NPC-tami, z którymi możesz je odbywać, będą możliwe od czasu do czasu. Będziesz musiał poczekać chwilę, zanim będziesz mógł z nimi ponownie porozmawiać. Może to jest właśnie to zabezpieczenie, które wprowadzono po tej grze, gdzie gościu próbował mówić NPC-tom, że są w symulacji. Bo on jakby bardzo był taki, jak to się mówi, natarczywy, tak, że on bardzo jakby cisnął tamtego NPC, to on już chciał sobie iść, taki nie, stary, daj spokój, on dalej do niego gadał. Więc może właśnie po to wprowadzili, żeby nie psuć tych AI i żeby zbytnio nie psuć świata gry. W ten sposób. Bo naprawdę w sumie wprowadzając AI do gry można by było trochę ten świat gry popsuć, żeby AI było dalej spójne ze sobą. Mógłbyś dosłownie przez dość długą rozmowę z postaciami w grze kompletnie zmienić, kim są te postaci. To by było ciekawe, ale też wyobraźcie sobie frustrację twórców gry, gdzie tworzą po prostu ogromną grę z super postaciami zaplanowanymi jak w filmie po prostu, z napisaną historią i tak dalej. I jakiś gracz spędza tam 1000 godzin i po prostu zmienia cały świat. Nagle, nie wiem, z wojny Warhammera robi świat pokojowy z orkami zbierającymi kwiatki. To by było niesamowite. Kurczę, super. Fajna myśl.